Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pirat. Już kontynuujemy Metro 2033. I wiecie co? Jesteśmy w bibliotece i ten moment tak bardzo mi się spodobał, że chcę go przejść jeszcze raz. Właśnie tak, właśnie. Chodź tu, brzydalu, chodź tu. Głośny jesteś. Gdzie się pchasz? Czy on w ogóle mógł wejść? Dobra, to było piękne. Musiałem to jeszcze raz przeżyć naprawdę, bo fajnie to po prostu wyglądało. Okej, ale skończmy się bawić. Mamy do przeszukania bibliotekę i zdaje się, że to wcale nie tak małą powierzchnię. Kilka pięter, a biorąc pod uwagę, że są zawalone... Okej. Boczne pokoje. No dobra, skoro tak, to wyruszamy na podbój bocznych pokojów. O tak. Fajny żarcik ze strony twórców. Dobra, tutaj widzę już coś, gdzie można wejść. No dobra, zobaczmy. O nie. No dobra, tu jest problem. Jest problem, bo są generalnie małe przestrzenie. Z sufitów zwisają jakieś dziwne macki. Nie wiem, czy to są rośliny, czy co. To jest jakaś taka dziwna forma życia. A my tutaj nic nie możemy zrobić generalnie. O, możemy, no proszę. O, cios z karatem. Pięknie. Dobra, już? Możemy wejść? Dobra, Artem sobie pięknie poradził. No chyba nie tak pięknie. Nie, jest okej. Dobra, tak patrzę. Wiecie co? Biorąc pod uwagę doniczkę, rozmiar doniczki, w jakiej się znajdowała ta roślinka, no to sobie ładnie poradziła. Tutaj chyba też. Okej, ty coś masz, co mogłoby się nam przydać. Pistolet maszynowy, czy ja go chcę? Nie. Raczej nie. Dobra, dał nam filtry, bardzo dobrze, mamy 20 minut filtrów. A właściwie filtrów na 20 minut, Boże, jak to brzmi. Dzień dobry, czy jest tu ktoś? Jakiś główny hall, tak to wygląda. W sumie wiecie co, mniej więcej tak to sobie wyobrażałem w książce. Może nie aż z takimi detalami, ale mniej więcej tak to w głowie mi wyglądało. Okej. Jesteśmy. Nie powiem, że bezpieczni, ale na razie jest chwila wytchnienia. Ale podejrzewam, że to tylko na razie. Co my tutaj mamy? Mamy gościa i dwa mutanty, czyli jest ich gdzieś więcej. Ta muzyka nie napawa mnie optymizmem specjalnie. Dobra, przeszukajmy sobie jeszcze te... zakamarki wszystkie. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. Dobra, te drzwi możemy otworzyć. Da się? Chyba nie. I tutaj cios z karata chyba nie pomoże, co? Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, masz może filtry? Nie, nie mam 20 minut filtrów, mam 11 minut, kurczę, niedobrze. Dobra, tam mamy następnego trupa. Otoczenie wydaje się być czyste. Co ty tam czytałeś? Ciężko powiedzieć. Darwin, no proszę. Okej. Czyżby to było wszystko, co moglibyśmy zrobić w tym pomieszczeniu? No to wygląda. No to wygląda, więc nie będę tutaj zbędnie przedłużał. Czy ten żyrandol na nas spadnie? Wiecie co? Coś w tym jest. Coś w tym jest, tylko nie bardzo jeszcze wiem co.
Nie wiem, czy to spadnie na nas, czy możemy to użyć jako zasadzki w razie czego. Okej. Nie spadło? Nie spadło. Nie, wiecie co? Chyba musimy użyć tego jako... do wyważenia drzwi. Nie wiem, jak to wykonać generalnie. Czyżbyśmy musieli w to strzelić? Of! Poprotkę. Dobra. Nie przewidziałem, że to zacznie się tutaj, a że to pali się w tą stronę. Myślałem, że to upadnie. Okej. No, chłopaki, powoli. Powoli. To jest książka. Myślałem, że jakaś płytka naciskowa, ale to chyba nie tego typu gra. To zakończy się kiedyś, czy nie? Господи Боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Библиотекарь? Где? Артём, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. No okej, okay. Dobra wskazówka, dobra wskazówka. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Окей. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Dobra, dzięki. Będę miał to w pamięci. O nie. Czy można mu coś zrobić? Co? Zostaw go. Okej. Okay. Chyba za późno. Daniła, żyjesz? Chyba nie. On się jeszcze żyw. Artём, ja должен odnieść go w polis. Prosty, poważnie? Ja pierdzielę. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Чудовный, направда, чудовный. Какой швид, придешь из день. Найди архив. Ну, хиба же не. Я вернусь, как только смогу. И где бы этот библиотекарь? Видите, что? Пенькне. Чудовный. Właśnie нас zostawiają samych w bibliotece pełnej niebezpiecznych stworów. Mówiąc, radźcie sobie sami. Nie wiem jak wam, ale mi taki pomysł się nie podoba za bardzo. No ale cóż. Dobra. Słuchajcie, gdzie my mamy iść? To jest zasadnicze pytanie. Gdzie my mamy iść? W drzwi, które poszedł bibliotekarz. Ja nie wiem, nawet chyba tam. Tak mi się wydaje. Okej. Generalnie każdy dźwięk tutaj wywołuje we mnie niepokój. Ta biblioteka powinna być cicha, spokojna. Okej, tutaj możemy iść. W ogóle nie zobaczyłem, czy coś się nie kryje gdzieś pomiędzy regałami, ale nie wygląda na to. Dobra, przede wszystkim nie patrzeć im w oczy. Cokolwiek to znaczy, czy to w ogóle ma oczy? No najwyraźniej ma. Okej, filtry. To dobrze. Filtry są dobre. Naprawdę, nie widziałem żadnego bibliotekarza, nic nie widziałem. Okej, tam mamy gościa machającego, a właściwie machające coś. Coś jeszcze masz? Nie masz nic. Dobra, pusto. Wydawało mi się przez moment, że ten pomnik się ruszał na początku, jak wchodziliśmy, ale to tylko chyba moje zwidy. A te żerendole wyglądają jak takie...
dziwne pająki zmutowane. Aha, aha. Dzień dobry. Dobra, wisz sobie. Wiecie co, zgaduję, że pewnie zginiemy parę razy, bo będę musiał zobaczyć, o co chodzi z tymi bibliotekarzami, w sensie jak to, co to jest. O Boże, to żyje. Dobra, wymieniam filtry i stąd idziemy. Okej, czyżby to był ten bibliotekarz? Dobra. Pierwsza zasada, patrzeć mu w oczy, druga zasada, nie strzelać i się nie ruszać. Cześć. To ja, Artem. Mogę wejść. Czy on tam się zatrzymał? Ten otwór też wie bardziej. No, nie to miałem na myśli, no ale w sumie może być. Pięknie. Okej. Nie wiem, jak bardzo światło jest dla nas zagrożeniem tutaj. Na ile nam będzie pomocne. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Dobra, moi drodzy, zagłębiamy się w czerwia biblioteki. A więc to jest bibliotekarz. Widać go w tle. No okej. Duże bydle, które zabije pewnie dotknięciem palca. No nic, zobaczmy. Okej, dzień dobry, panie bibliotekarzu. Zgaduję, że to jest coś na zasadzie bossa? Coś w tym stylu, zapewne. Którędy my zeszliśmy? Gdzieś pewnie tędy. Wiecie co? I chyba musimy tam iść. Chyba nie mamy wyjścia, co? Niech zgadnę. Dobra, znajdę tutaj może coś, co nam pomoże? Trochę w walce. Chyba nas usłyszał. Chyba tak. On już wie, że idziemy. On już wie. I tylko ja nie wiem, czy to jest boss, którego da się pokonać, czy może lepiej... Czy może nie. To jest... To jest problem. Dobra. Dobra, obejdźmy jeszcze tą stronę. Co on ma? Nóż do rzucania? To tyle. Okej. Czyżby to było wszystko, co tutaj w bibliotece mamy zrobić? No tak to wygląda. No ale nic to. Może to jeszcze jednak nie wszystko. Okej, wiecie co? Trochę się tego boję. Trochę się tego boję. Ale niech będzie. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Przede wszystkim mamy do niego nie strzelać i patrzeć mu prosto w oczy. Biegnie. Ale nie wiem gdzie. Gdzieś tam. Czy on jest taka sprytna małpka, że będzie sobie skakał po piętrach? No, tak mi to wygląda.
jesteś. I tak pewnie będziemy musieli go zabić. Albo spróbować, może, chociaż. Okej. Okej. Nie jest dobrze. Tyle wam powiem. Nie jest dobrze. Ale co my mamy zrobić? Tu. Otwieraj, Artem, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Cześć. 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 Ale z ciebie przerośnięte bydle. Okej. No dobra. Wygląda na to, że nie da się tego rozwalić. Halo, panie bibliotekarzu. No dobra, na co mamy bibliotekarza? A na zewnątrz mamy ptasiory. Chyba trochę ożywiony jest ten potwór, co? Tak, na pewno wie, że się do niego zbliżamy. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem. Wiecie co, może to będzie lepsze. Okej. No dobra, może jednak nie jest to takie dobre wyjście. Chociażby z tego względu, że strasznie razi. Ta noc jest jakaś podejrzanie ciemna. To już właściwie świt, podobno. Bibliotekarz, martwy. Czyli da się je ubić. O Jezu. O ty kurczy byku. Ty skurkowańcu. Dobra, trzy trupy. Zapasy. A za nami potwór. Cholera, nie zdążyłem przeczytać notatki. Ale wiecie co? Może uda się w ten sposób. Chyba nie. Halo, puk, puk. Kto tam? Dobra, wiem, pewnie bronią by to poszło skutecznie, ale... Cześć, cześć, cześć. Ależ ty brzydki. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Ja jestem przyjacielem. Ja jestem Czy ty mnie właśnie straszysz? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Okej. Okej. Czyli nie jest aż tak agresywny. W porównaniu z innymi mutantami. Okej. Pierwsze spotkanie z bibliotekarzem przeżyliśmy. Boż ty, dziadu! Chcę na stację.
zabierzcie mnie ze sobą. Cześć. O Boże. Ała. Nie ruszaj się. Jezu, jeżeli gdzieś jest drugi, to... Okej. Dobra. Jesteśmy... Fucked up. Okej, zaciąłeś się, rozumiem. Ja rozumiem. Ta sytuacja jest bardzo niezręczna dla nas dwóch. Chyba, że ty kobietą jesteś. Nie przejmuj się w ogóle. Ale... Biegnij, Artem, biegnij. Artem! Jezu, co tu się dzieje? Nie. Okej, już po raz. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.